Dyrektorzy kolejnych szkół w Polsce alarmują. Brak przepisów dotyczących e-papierosów sprawia, że uczniowie coraz chętniej po nie sięgają. W myśl zasady, co nie jest zakazane, jest dozwolone. A my ostrzegamy, e-papierosy również uzależniają i trują. Piotr Maślak. Można sobie spokojnie w ubikacji, czy też w szatni, czy przed WF-em zapalić i nauczyciele się nie czepiają, bo nie czuć po prostu zapachu. Nie ma zapachu i nie ma zakazu. Jest problem. Wrocław, Lublin, Łódź. W każdej szkole, do której dzwonimy, słyszymy podobne historie. Kiedy jeden z uczniów zapalił papierosa sobie elektronicznego, stwierdzając później, jak kazałem mu zaprzestać palenia, że nie ma zapisu w statucie na ten temat. Że w zasadzie nie pali, bo nie ma procesu spalania, nie ma dymu i w ogóle nie ma szkody. Mamy jedyny w Polsce ten automatyczny symulator palenia. A szkoda jest, choć to fakt, wciąż dopiero badana przez naukowców. Papieros elektroniczny zawiera nikotynę, która jest uzależnia. Ale w Polsce e-papierosy papierosami są tylko z nazwy. To wszystko jest niezbadane. I w żaden sposób nie są kontrolowane przez państwo, alarmuje Magdalena Petryniak z ruchu Polska bez dymu. Nie ma kontroli, nie ma organu, który nadzorowałby to, co dzieje się z tym produktem, jak on dostanie się do obrotu publicznego. Zakaz sprzedaży e-papierosów obowiązuje w Australii, Brazylii, Finlandii, Hongkongu, Kanadzie i Danii. Legalne, ale kontrolowane przez państwo są w Austrii, Holandii, Malezji, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych. Żadnych regulacji, oprócz Polski, nie ma tylko w Belgii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Sądzę, że prace będą trwały. Szef Sejmowej Komisji Zdrowia, Bolesław Piecha, przyznaje, temat był podnoszony na komisji. Była nawet poprawka, która zakazywała używania e-papierosów na podobnych zasadach jak normalne papierosy. Była, ale upadła. Przez cały dzień próbowaliśmy ustalić, co w tej sprawie robi Ministerstwo Zdrowia, ale nikt nie znalazł dla nas czasu. Jaki pani smak najbardziej lubi? Kawa. Małgorzata Glapiak handluje e-papierosami. Niektórzy jej klienci potwierdzają to, co w wielu krajach już zbadano. E-papierosy mają też swoje plusy. Przeszli na elektroniczne papierosy, po czym po jakimś czasie też zostawiają te papierosy i przestają palić. Wracają do nas, żeby pochwalić się tym, że udało im się, że odnieśli sukces i w ogóle nie palą. W sklepie, w którym pracuje pani Małgorzata, każda młoda osoba jest legitymowana, ale... Młodzi ludzie są bardzo kreatywni, zawsze znajdą sposób. Tym bardziej, że prawo wciąż nie jest dla nich w Polsce żadną przeszkodą. Piotr Maślak, Polonia 24.